Paweł Biedziak, były rzecznik Komendy Głównej Policji, relacjonował rozbicie polskiej mafii, najgroźniejsze przestępstwa i najtrudniejsze zagadki kryminalne. Teraz wraca do nich po latach w programie Zbrodnie niedoskonałe. Czy istnieją zbrodnie doskonałe? Taką nadzieję mają przestępcy. Inaczej niż policjanci i prokuratorzy. Ci poszukują błędów, słabych punktów, znaków niedoskonałości zbrodni. Takim znakiem przed 11 laty okazała się właśnie ta folia. Bez niej nigdy nie dowiedzielibyśmy się, kto zamordował znanego szczecińskiego dziennikarza. Polskie Radio, Dachowski z tej strony. Dobry wieczór. Z kim rozmawiam? Odbiór. Był taki reporter, który wszędzie był, wszystko widział, o wszystkim mówił w sposób kategoryczny, jednoznaczny, nie budzący wątpliwości. Dachowskiego nie można było dzielić. Jest to cywil po czasie pracy i dziennikarz w godzinach pracy. On praktycznie cały czas był związany z radiem. Bardzo mało go znaliśmy, nie utrzymywaliśmy z nim kontaktów towarzyskich. Żył bardzo skromnie się ubierał. Miał skromne mieszkanie jednak w wieżowcu, skromny samochód, a zarabiał dużo. To był człowiek, który wzbudzał samym swoim wejściem, sposobem przywitania, zaistnienia, od razu pewien pozytywny ładunek między ludźmi. Ja nie przypominam sobie, poza pewnymi redakcyjnymi emocjami, które zawsze występują przy redagowaniu programu, aby Wiesiek miał wrogów. Środa, 27 marca 1996 roku, godzina 5:30. Wiesław Dachowski ma za chwilę rozpocząć swoją audycję radiową. Zawsze punktualny, tym razem nie pojawia się w pracy. To budzi niepokój jego redakcyjnych kolegów. Wiesiek Dachowski zawsze był pierwszy. Kiedy jechałam do pracy, zauważyłam, że samochodu nie ma. Coś mnie tknęło, bo Wiesiek nie chorował. Wiesiek nigdy nie chorował, Wiesiek zawsze był. O godzinie 5 miał mieć przekaz materiału ze Szczecina do Warszawy. Nie było go. O 6 rozpoczynał normalnie dyżur w Studio Bałtyk. Nie było go. Zadzwoniłam do nadkomisarza Jana Krzywdy z Komendy Wojewódzkiej. Mówię: Janek, coś się stało z Wieśkiem, nie ma go w pracy, to jest niemożliwe, żeby on nie przyjechał. I on mówi: natychmiast jadę do ciebie do radia. Dostałam zgodę, żeby zejść z dyżuru. Nie było wtedy serwisów dla kierowców. I pojechaliśmy pierwsze co do Wieśka domu. Ja wiedziałam generalnie, w którym bloku mieszka, natomiast nigdy u niego nie byłem w domu. Janek wchodził na górę, ja zostałam na dole. Na dzwonek nie było reakcji, na pukanie nie było reakcji. Wiedziałem, że stało się coś złego. Zadzwoniłem do Komendy Wojewódzkiej Policji, do kolegów z prośbą o szybkie przesłanie samochodu strażackiego, ponieważ jeszcze nie wiedzieliśmy, że jest tragedia, ale były ku temu powody, żeby sądzić, że stało się coś złego. Ktoś powiedział mi o tym, ty wiesz, że Wiesiek nie żyje. Nawet nie pytałem jak, to po prostu było nonsens. Jak dowiedziałem się, że został zamordowany, no to już samo słowo zamordowany to było coś tak nieadekwatnego, coś tak nie a propos. To był ogromny szok. W mieszkaniu zastaliśmy zwłoki redaktora Dachowskiego ułożone twarzą do ziemi. W mieszkaniu było widać ślady plądrowania, wskazujące na to, że sprawcy czegoś szukali. Dachowski otrzymuje cios w głowę ciężką popielnicą. Broni się. Ślady krwi na ścianach wskazują, że walczy o życie. Nie ma szans. Zostaje uduszony krawatem. Na krawacie zabójca pozostawia swój zapach. Ten ślad ujawniają policjanci ze specjalnej grupy dochodzeniowo-śledczej. Są w niej najlepsi funkcjonariusze, bo komendant wojewódzki dobrze wie, że cały Szczecin wstrząśnięty zbrodnią oczekuje szybkiego ujęcia mordercy. A ponadto w mieszkaniu ujawniliśmy
świeżo zakupione ciasto i na jego opakowaniu ujawniony został odcisk palca, który niezwłocznie przekazaliśmy do laboratorium kryminalistycznego celem stwierdzenia, czy jest to odcisk Denata, czy być może jakiejś innej osoby. Eksperci daktyloskopii wykluczają, by odcisk palca na folii, w którym opakowane było ciasto, należał do Wiesława Dachowskiego. Kto więc zostawia ten ślad? Piekarz? Sprzedawca w sklepie? Gość dziennikarza? Policjanci rozmawiają z sąsiadami z klatki schodowej i okolicznych bloków. Pytają, czy ktoś odwiedzał Dachowskiego, spacerował z nim albo go śledził. Jedna rozmowa przeprowadzona z sąsiadem, który miał drzwi naprzeciwko, była już ta zainteresowała, ponieważ ten sąsiad przez wizjer widział, jak poprzedniego dnia z jego mieszkania wychodzi kobieta. Nie był w stanie podać tam dokładnego rysopisu, ale ogólny tak, nie znał tej kobiety. Także stwierdził nam fakt, że z tego mieszkania wyszła kobieta. Co łączy tę kobietę ze zbrodnią? To trudne pytanie. Tym bardziej, że prywatne życie Dachowskiego okryte jest głęboką tajemnicą. Dziennikarz niewiele mówił o sobie znajomym. Przyjaciele wiedzą jednak, że płeć piękna jest jego słabością. Jasiek był człowiekiem, którego powierzchowność dalece odbiegała od pewnego wzorca. A mężczyzny, który swoim wejściem, widokiem łamał te serca i przykuwał swoją uwagę. Wręcz odwrotnie. Żony nie miał, był rozwiedziony. Syn mieszkał w Wieleniej Górze. Nie widziałem go nigdy z kolegami na piwie, nie widziałem go w towarzystwie kobiet. Przy bliższym poznaniu on potrafił oczarować najbardziej wybredne, oczekujące, poszukujące, niezaspokojone dusze. Wiesiek zawsze był kojarzony z niezwykle przystojnymi, urokliwymi, bardzo rzucającymi się w oczy kobietami. Początkowo mieliśmy problem w ustaleniu, kim ta kobieta jest, ponieważ z rozmów z kolegami redaktora wynikało, że w tym okresie nie utrzymywał on stałego związku z żadną z kobiet. Był typem samotnika i takim trochę tajemniczym. Odcisk palca pozostawiony na folii nie daje śledczym spokoju. Muszą znaleźć miejsce, gdzie Dachowski kupił ciasto. Chcą sprawdzić, czy jest to ślad pozostawiony przez sprzedawcę. A może w sklepie dziennikarz nie był sam? Może już tam towarzyszyła mu tajemnicza kobieta, którą widział sąsiad z klatki schodowej. Sprzedawczyni w tym sklepie zapamiętała, że poprzedniego dnia pan Dachowski był w tym sklepie, robił zakupy. Nie była nam w stanie powiedzieć składu tych zakupów, ale stwierdziła, że najprawdopodobniej był w towarzystwie kobiety. Kobieta towarzysząca Dachowskiemu w sklepie jest bardzo podobna do tej, którą widział sąsiad na klatce schodowej. Jej portret pamięciowy trafia do wszystkich szczecińskich mediów. Eksperci wykluczają, by ślad na folii pozostawiła sprzedawczyni. Nadal więc nie wiadomo, do kogo należy odcisk palca i zapach na krawacie. Media zarzucają policji opieszałość. Minister i premier domagają się natychmiastowych rezultatów. Ale sprawa utyka w martwym punkcie. Śledczy zastanawiają się, jakie motywy kierowały zabójcą. Pan Dachowski mieszkał sam. Był redaktorem. Sądziliśmy, że nieźle zarabiał i raczej był uznawany za człowieka, który na pewno ma pieniądze. Jego wygląd sprawiał wrażenie człowieka niezamożnego. No, jeździł starym samochodem, ten domek i to skromne ubranie. Tak, był chyba liderem, jeżeli chodzi o ilość publikacji antenowych. Po tej tragedii okazało się, że zarabiał bardzo dużo, że jego miesięczne pobory zliczone w sumie przewyższają kilkakrotnie moje miesięczne uposażenie. Sprawca bądź sprawcy tego zabójstwa czegoś w mieszkaniu szukali. Były potwierane szafki, były porozrzucane różne rzeczy. Szukali, no jak zazwyczaj tutaj bywa, pieniędzy, jakichś kosztowności. Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Moim zdaniem osoba z portretu pamięciowego przedstawionego w mediach to dziennikarka Polskiego Radia. Więcej powiedzieć nie mogę. Anonim.
Do akcji wkraczają policyjni agenci. Próbują zdobyć odciski palców pracownic radia. Chcą je porównać ze śladem na folii. To także nie przynosi żadnych rezultatów. Kim jest kobieta, która wchodzi z Dachowskim do jego mieszkania? Dziennikarz nie ma żony, ani gosposi, ani przyjaciółki. Policjanci postanawiają porozmawiać raz jeszcze ze wszystkimi pracownikami radia. Tym razem poza protokołem. Czeka ich tam niespodzianka. Przez następne dni po wypadku przychodzili tutaj policjanci, rozmawiali z nami. Próbowaliśmy im jakoś pomóc, bo czasami, nawet tak jak mówili, coś, co wydaje się nam z pozoru nieważne, może się okazać bardzo ważną informacją w sprawie. Po długich rozmowach z kolegami redaktora, jeden z jego kolegów przypomniał sobie o związku redaktora z kobietą, który miał miejsce jakiś czas temu. Utrzymywał kontakty z portierką, która pracowała też w tym gmachu. Czy to były kontakty bardzo zażyłe, czy nie? No, ten kolega nie był w stanie nam powiedzieć, bądź też nie chciał, no ale nam to w sumie w zupełności wystarczyło. Pamiętam tę dziewczynę, niewysoka, szczupła, skromna, drobna, cicho mówiąca, małomówna, niezwracająca, nie rzucająca się w oczy. Skojarzyło mi się to z tą sceną, kiedy Charlie Chaplin spotyka dziewczynkę z zapałkami. Czy ich łączyło coś więcej, jak kobietę i mężczyznę? Mogło tak być, lecz też i nie musiał. Opowiadał, że jakieś bogate prezenty, że jakieś wczasy wspólne, jakiś kożuch, płaszcz czy futro, nie pamiętam, że on chce bardzo poważnie zamanifestować swoje zaangażowanie, ale miał wątpliwości. Bliższa znajomość Dachowskiego z Grażyną O., portierką z radia, trwała jednak tylko kilka miesięcy. Skończyła się w 1991 roku. Policjanci, analizując bilingi rozmów telefonicznych dziennikarzy, znajdują numer Grażyny O. i datę rozmowy. 26 marca 1996 roku. To dzień, w którym zginął Dachowski. W dodatku kobieta jest podobna do tej, którą zapamiętali sąsiad i ekspedientka. Łącząc wszystkie elementy, które udało nam się ustalić do tego momentu, czyli rysopis kobiety wskazany przez sąsiada redaktora Dachowskiego, rysopis kobiety, która towarzyszyła redaktorowi przy zakupie ciasta, a także ustalenia z bilingów połączeń telefonu, doprowadziły nas do wniosku, że najwyższy moment jest, żeby przywieźć do komendy tą panią i podjąć z nią dialog. Po dowiezieniu tej pani do komendy pobraliśmy jej odciski palców i jednocześnie skierowaliśmy te odciski ze śladem zabezpieczonym na folii od ciasta do laboratorium kryminalistycznego, żeby ekspert wypowiedział się, czy odcisk pozostawiony na folii jest odciskiem tej pani. Śledczym brakuje argumentów w rozmowie z Grażyną O. Kobieta kluczy, zmienia co chwilę swoje wyjaśnienia. Twierdzi, że dzwoniła do Dachowskiego, ale się z nim nie spotkała. Policjanci w napięciu czekają, jaki rezultat przyniesie porównanie odcisku palca zatrzymanej ze śladem linii papilarnych znalezionym na folii. W pewnym momencie ekspert laboratorium dał nam znać, że odcisk pozostawiony na folii, w którą zawinięte było ciasto, jest odciskiem palca tej pani. Gdy kobieta dowiedziała się, że zostawiła odcisk palca w mieszkaniu Dachowskiego, przestała nas okłamywać i przyznała się do tego, że była w mieszkaniu i przyznała się do tego, że w trakcie rozmowy z redaktorem Dachowskim doszło do kłótni, do szarpaniny, w trakcie której zadała popielniczką cios w głowę redaktorowi Dachowskiemu. Absurd. I później te strzępy jakichś informacji, że w nocy, że jakieś spotkanie, że w mieszkaniu, że jakaś bijatyka, masakra, że jakieś włamanie, że dziewczyna, kobieta, że to ta. Nie układało się to w żadną całość. Z laboratorium kryminalistyki napływają kolejne wyniki ekspertyz. Wprawiają one policjantów prowadzących sprawę w zdumienie. Eksperci wykluczają, by zapach pozostawiony na krawacie, którym uduszono Dachowskiego, należał do Grażyny O. To zwrot w śledztwie. W czasie, gdy prowadzone były rozmowy z kobietą,
inni policjanci dokonywali przeszukania mieszkania tej kobiety i w trakcie tej czynności zabezpieczona została męska skórzana kurtka, na której ekspert kryminalistyczny ujawnił ślady krwi i po badaniach okazało się, że jest to krew Denata. I ten moment zaważył na dalszej części rozmowy z kobietą, która po usłyszeniu o tym, że ujawniliśmy tą kurtkę w jej mieszkaniu i że znajdują się na niej ślady krwi, opisała przebieg zdarzenia i wskazała jako współsprawcę tego zabójstwa swojego aktualnego w tym czasie konkubenta. Policjanci mają w rękach kurtkę zabójcy, ale jej właściciel pozostaje wciąż nieuchwytny. W całym mieście szuka go kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Mieliśmy na tyle szczęścia, że mężczyzna ten przyszedł do mieszkania zatrzymanej kobiety w czasie, jak policjanci kończyli już przeszukanie, i w związku z tym został przywieziony także dokument. Na korytarzu Komendy Wojewódzkiej Zbigniew S. mija wyprowadzoną z przesłuchania Grażynę O. Kiedy spojrzenia wspólników spotykają się, śledczy wiedzą, że są blisko rozwikłania zagadki. Śledczym nie udaje się jednak ustalić, co konkretnie zginęło z mieszkania dziennikarza. Żył bardzo skromnie się ubierał. Miał skromne mieszkanie jednak w wieżowcu, skromny samochód, a zarabiał dużo. Motyw Wieśka jako człowieka, który mógł wzbudzać agresję, również kompletnie odpadał. No, byliśmy bardzo szokowani całą tą sytuacją, ale pierwsza nasza myśl to było, że Wiesiek zginął na tle rabunkowym. Próbowaliśmy tą wersję w trakcie czynności z obojgiem zatrzymanych wyjaśnić, ale niestety potwierdzić się tej wersji nie udało. Nic się nie składa do dzisiaj. W tej mozaice, w tej układance, w mojej świadomości nie potrafię znaleźć ani jednej przesłanki, która pomogłaby zrozumieć tę bezsensowną kompletnie śmierć. W śledztwie udało się odtworzyć, jak doszło do tej zbrodni. Jest wtorek, 26 marca, godzina 14. Grażyna odzwoni do Wiesława Dachowskiego. Umawia się z nim na spotkanie. Razem idą do sklepu w pobliżu bloku, w którym mieszka dziennikarz. Tam kupują roladę. Sprzedawczyni owijają w folię. Zapamiętuje twarz Grażyny O. Podczas spotkania Dachowski adoruje swoją byłą przyjaciółkę. Nagle kobieta uderza go w głowę masywną popielnicą. Dziennikarz nie traci przytomności. Zmywa krew z twarzy. Gdy wychodzi z łazienki, zostaje zaatakowany. Napastnikiem jest Zbigniew S., aktualny kochanek Grażyny O. Przez kilkanaście minut czaił się za drzwiami mieszkania. Wpuszczony do środka przez kobietę, katuje Wiesława Dachowskiego. Dusi go krawatem. Uścisk pętli jest śmiertelny. Na krawacie pozostaje jednak zapach potu mordercy. Zabójcy plądrują mieszkanie dziennikarza. Czego szukają? Kobieta była przecież przez kilka miesięcy kochanką Dachowskiego. Mogła wiedzieć o ukrytych w mieszkaniu pieniądzach lub kosztownościach. Grażyna O. starannie zaciera ślady. Zapomina jedynie o folii, którą wyrzuciła do kosza na śmieci. Nie przypuszcza, że zostawia na niej odcisk swojego palca. Mężczyzna zmywa krew ze skórzanej kurtki. Niedokładnie. Wychodzi pierwszy. Kilka minut po nim Grażyna O. Wtedy przez wizjer widzi ją sąsiad Dachowskiego. Wyrok szczecińskiego sądu jest dla wszystkich zaskoczeniem. Sędziowie skazują Zbigniewa S. na 10 lat pozbawienia wolności. Grażynie O. wymierzają karę w zawieszeniu jedynie za pomoc w zacieraniu śladów. Zabrakło dowodów, aby zarzucić mordercom zbrodnie na tle rabunkowym. Sąd w zasadzie poza wyjaśnieniami oskarżonych nie dysponował żadnym innym dowodem, który powiedziałby nam, co działo się w tym mieszkaniu. Dlatego też sąd siłą rzeczy
Przy braku dowodów przeciwnych musiał przyjąć wersję podaną przez oskarżonego. Grażyna otwierdzi do dzisiaj, że broniła się przed natarczywym adoratorem, a Zbigniew S., że zabił z zazdrości. Ja niemal codziennie przejeżdżam obok jego domu. W starym notatniku ciągle ten numer telefonu, pożółkły, poszarpany jest. W teczce w starych skorszytach scenariusze, ten jego zamaszysty charakter pisma, ten balograf, w którym te kulfony swoje stawiał. W języku radiowym jest takie słowo łącza. A przekazałeś coś po łączach, wysłałeś coś do Warszawy po łączach. Ja myślę, że istnieje coś takiego, że on ciągle po tych łączach jakieś informacje daje. Polskie radio, Dachowski z tej strony. Ślady krwi na kurtce, zapach pozostawiony na krawacie i przede wszystkim odcisk palca na folii. To znaki niedoskonałości tej zbrodni. Pozwoliły na skazanie zabójców, ale niestety nie wystarczyły do ujawnienia motywu zbrodni. Pozostaje on do dzisiaj zagadką. Kto i dlaczego zabił 76-letnią aptekarkę ze Słupska? Kto brutalnie pobił jej siostrę? Dlaczego z mieszkania staruszek zginęło jedynie stare radio i bezwartościowy olejny obraz? Widziałem wiele zbrodni, ale takiego okrucieństwa jak tutaj nie spotkałem. Już za tydzień historia wielogodzinnych tortur, bicia i przypalania rozgrzanym do czerwoności nożem. Kobieta, która zginęła podczas tego zajścia, była męczona przez wiele godzin. Wyglądało na to, że sprawcy chcieli się czegoś dowiedzieć. W trakcie sekcji zwłok można było się przekonać, i sprawcy skakali po ofierze. Może jeszcze za życia, kiedy żyła pani Marianna, tego nie wiemy. Skakali, połamali jej większość żeber. W następnym odcinku Zbrodni niedoskonałych Paweł Biedziak opowie historię małego fajansowego wazonika, który po 16 latach odegrał główną rolę w rozwiązaniu zagadki. Wszyscy myśleli, że u aptekarki jest skarb. Chodziły różne plotki, iż no miały, jedna z nich miała męża w carskim wojsku, czy tam dziadka.